droga młodzieży, szanowni państwo. Na początku chciałem bardzo podziękować za to, że stawiliście się dzisiaj o godzinie 18 w tym miejscu, aby oddać pokłon tym, którzy walczyli za to, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj być. Obchodzimy 73. rocznicę wyzwolenia Wronek spod okupacji hitlerowskiej i wszyscy dobrze wiemy, że tak naprawdę to, co się skończyło, to i też dla nas, dla Polaków w okresie stalinowskim się zaczęło. Chciałbym jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie was powitać i poprosić o to, abyśmy odśpiewali hymn. Odśpiewamy hymn, ja go zaintonuję, pani Grażyna obiecała, że mi pomoże. I później złożymy symbolicznie kwiaty, pokazując, że pamiętamy. I to jest chyba najważniejsze, żebyśmy, słuchajcie, w naszych sercach, umysłach pamiętali o tych, którzy walczyli, którzy oddali to, co najcenniejsze, swoje życie za wolne Wronki, wolną Polskę. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie kwiatów.
Bardzo dziękuję. Chylę czoła przed wszystkimi delegacjami, szczególnie przed naszą gronicką młodzieżą i życzę naszym kombatantom i tym, którzy byli świadkami tej trudnej historii, aby jak najwięcej o niej mówili i aby jak najwięcej nam o niej przypominali. Dziękuję za ten, za pamięć, za szacunek i za tę piękną postawę patriotyczną. Dziękuję bardzo. Poczty sztandarowe odprowadzić.